Pistolet, łuk, nóż. To może ty to wyniesiesz po prostu na śmieci? To akurat nie jest możliwe. Dlaczego nie jest możliwe? To jest zabawka po prostu przeznaczona dla dzieci i mogą się tym bawić, nie? Że... No, ale uczy się agresji w ten sposób. Poszukam czegoś na schowanie tego. Nie. Nie. Ksio. Zabraniam ci. Nie. Chodź, chodź. Mamy tą broń i... Nie. Hej. Widzisz, jak Krzyś się zachowuje? No tak, no bo zabierałam mu zabawki. Czyli wywierasz presję, której sama tak nie lubisz. Jakoś to trzeba rozwiązać. Krzysia, chciałbyś się pobawić z tatą w piłkę? Chyba lepiej pograć w piłkę, co, niż bawić się w strzelaninę. Krzysiu, zróbmy sobie tutaj mecz piłki nożnej, co? Przecież tego nie lubisz. Król jest nagi. Potrzeba tu nowych szat. Tak? Może tak być? Bardzo się cieszę, że podjęłaś dojrzałą decyzję, że sam się zgodziłeś wyrzucić ten broń. Tak, właśnie. Bardziej dojrzały niż tata. Każde dziecko, jeśli ma wybór, że może wybrać nawet dla siebie bardzo atrakcyjną zabawkę, a czas spędzony z rodzicem, to wybierze ten czas spędzony z rodzicem. Najważniejsze szczyty zazwyczaj są w zasięgu ręki. Nie!